O, siemanko, nie zauważyłem was. Siema ziomki, no jestem z tej strony Bucu, a to są protypy. Witam was w trzecim odcinku porad dotyczących Mida i w tym odcinku opowiem wam więcej o itemkach, co, kiedy, jak i gdzie budować. Tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, Mid Lane wyróżnia się tym, że po prostu można tu grać wszystkimi praktycznymi bohaterami i naprawdę bardzo ciężko jest zrobić jeden dokładny build dla nich wszystkich, który można co grę kopiować. Nie da się, po prostu wszystko zależne jest od matchupów, od sytuacji na mapie i tak dalej. Więc po prostu ja postanowiłem podać takie standardowe, najlepsze moim zdaniem takie itemizacje i podzieliłem po prostu te wszystkich bohaterów na kilka grupek wymyślonych przeze mnie, nazwy tych grup, więc nie sugerujcie się za bardzo tym podziałem. I na przykładzie konkretnej postaci w każdej tej podgrupie po prostu podaję najlepszy build. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, dlatego zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i skomentujcie. Najlepiej chciałbym, żebyście komentowali, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku oraz co wam się podobało i nie podobało w tym odcinku. Dobra, przejdźmy więc do podziału. Zacząłem od standardowych magów, czyli są to takie postacie, które po prostu mają obrażenia magiczne i praktycznie każdy korzysta z tych postaci, tak? I to są takie postacie, które po prostu korzystają z tych podobnych itemów i postanowiłem w całość nagrać na przykładzie Syndry. Wybrałem Syndrę ze względu na to, że ta postać jest teraz w mecie. Wydaje mi się, że każdy midlaner powinien nią grać i jest po prostu takim trochę darmowym LP. Do rzeczy, bo za dużo już gadacie. No dobra. I tak, zaczynamy od pierwszy item, który kupujemy. Wychodząc z bazy, to jest Doran Ring. Daje nam HP, Ability Power, odnawia się nam mana i jest zarąbiście ogólnie. I kupujemy Doran Ring, dwie potki, lub zamiast tego możemy kupić Corrupting Potion. Ten Corrupting Potion odnawia nam HP i manę oraz podczas efektów jego działania tam palimy przeciwnika, no zadajemy dodatkowe obrażenia. No i generalnie różnica między tym a tym jest taka, że jeżeli nie czujemy się pewnie, tracimy dużo many i nie wiemy jak się za dobrze tradować, lepiej zacząć z Corrupting Potion. A jeżeli wiemy co i jak i czujemy się pewnie, lepiej zacząć z Doran Ring. Ja polecam Doran Ringa i podam wam protipa lifehacka, czyli lifehack lolowy. Po raz pierwszy od Bucu. Idziemy sobie z Doran Ringiem na linię, farmimy do 600 golda i gdy mamy już to, po prostu cofamy do bazy, kupujemy kolejny Doran Ring, płotki, wardzik, pink ward i jesteśmy ustawieni. Tak naprawdę to już nam zapewni solidny start, nie będzie nam brakować za dużo many, mamy dodatkowe HP, no i będzie ogólnie spoko, nie? Więc to jest dobry core start. Na wszystkich magach, takich właśnie typu standard, dąży się do kupienia Lost Chapter. Jest to fajny itemek, który daje nam dodatkowe obrażenia magiczne, 40 ability power, 300 many, no i dodatkowe 10 CD, tak? No i jest to bardzo fajny item, chyba najczęściej kupowany na magach. W zależności od tego, jaką postacią gramy i co wolimy, możemy z tego zrobić Ludens Echo. Ja ogólnie polecam ten item, Ludens. Moim zdaniem jest to core item dla takich standard magów. Jeszcze można zamiast Ludensa pójść w Hextech GLP. Jest to item, który slowuje przeciwników. Raczej polecałbym, jak już gramy tego Hextecha, na postaciach typu Ari czy coś takiego, ale raczej i tak szedłbym w stronę Ludens Echo, po prostu. Następnie kupujemy buciki. Najlepiej kupić sorcerki. Generalnie polecam te buty ze względu na to, że nieważne w jaki matchup gramy, nam się przydadzą. No i dobra, idąc dalej, gdy mamy już buty i Ludens Echo, staramy się celować z Liandry, jeżeli nie mają leczenia w przeciwnicy, lub Morello. I właśnie to jest dobry item, jeżeli w przeciwnej drużynie jest dużo leczenia. Jeżeli nie, polecam Liandry po prostu i wtedy też jest spoko, nie? Robicie sobie Liandry, macie podobne statystyki, ale zadajecie stopniowo w walce więcej obrażeń niż Morello. Do tego dokładamy Rabadon, jest to najlepszy item, jeżeli chodzi o magów i budujemy ten item w momencie, kiedy przeciwnicy nie mają za dużo Magic Resist. Mają go mało lub wcale, to po prostu da nam ten itemik praktycznie wszystko, czego potrzebujemy na magach. Jest to taki power spike, bym powiedział. I jeżeli mają przeciwnicy dużo tego Magic Resistu, to lepiej po prostu kupić Void Staff. Czyli Void Staff daje nam 40%, to jest bardzo dużo Magic Penetracji i 70 Ability Power. Więc po prostu, jeżeli mamy wystarczająco złota, na przykład mamy 2600 i zastanawiamy się, czy iść w Rabadona, czy Voida, to patrzymy sobie tabem,
Czy przeciwnicy mają dużo magic resistu? Jeżeli tak, to bierzemy Voida, jeżeli nie, to Rabadon. Koniec końców i tak najlepiej mieć oba te itemy. Czyli mamy już tak, buty, Ludens, załóżmy, Morello, Rabadon, Void. Ostatni item, czyli szósty. Patrzymy, co mają przeciwnicy. Jeżeli mają dużo bohaterów, którzy zadają obrażenia magiczne, staramy się celować w jakieś Banshee. Najczęściej ten ostatni item jest defensywny, bo tak naprawdę mając już te wszystkie itemy, które ja wymieniłem, mamy wystarczająco dużo obrażeń, nie potrzebujemy więcej obrażeń. Bardziej zależy nam, żeby przetrwać te walki wszystkie jakoś, nie? I jeżeli właśnie przeciwnicy mają dużo obrażeń magicznych, to po prostu robimy sobie Banshee. A jeżeli mają dużo obrażeń fizycznych, to robimy sobie Zonię. No i w sumie tyle, nie? Jeżeli chodzi o standardowych magów, taki standardowy build. I przykłady to jest tak: LeBlanc, Orianna, Ahri, Lux, Ziggs, Talia, Zoe, Xerath, Vel'Koz. Są to postacie, tak, wiem, że na niektórych tych postaciach można trochę inny build zrobić, ale generalnie standardowy build można po prostu z copy-paste zrobić do tych postaci, co wymieniłem, ten build, co powiedziałem właśnie. Przejdźmy do kolejnej grupki bohaterów i są to asasyni. Tutaj podaję itemizację na przykładzie Talona, czyli mojej generalnie ulubionej postaci. Ci, co mnie znają, wiedzą o tym, a więc przejdźmy już do konkretów. Pominę build z diamatem na Talonie, bo po prostu nie będziemy budować tego w każdej sytuacji i na każdym asasynie, dlatego po prostu zrobię taki standardowy. Zaczynamy z bazy, wychodzimy z Longswordem, kupujemy 3 potki. 3 potki dlatego, że przez to, że mamy ciężko farmić się asasynami i postacie potrafią nas po prostu obijać, to dzięki tym 3 potkom możemy się łatwo wyleczyć. Następnie z tego zbieramy na Yumu Ghostblade lub na Dustblade of Drakhar. Są to bardzo fajne itemy i generalnie Yumu polecam wam, jeżeli planujecie roamować dużo, to polecam wam na pierwszy item oczywiście Yumu, a jeżeli nie, bardziej na linię, to polecam wam Dustblade. No po prostu, jeżeli używamy Yumu, dostajemy do 20% movement speed na ileś tam czasu, chyba na 6 sekund. Jest to bardzo dobry item, szybko dzięki temu biegamy i tak dalej, ale generalnie ja osobiście dużo bardziej wolę Dustblade, więc ja generalnie uwielbiam ten build, bo dla mnie Yumu nie jest aż tak bardzo potrzebne, gdy gramy na postaciach typu Talon, Zed, bo i tak sobie są mobilni, mają jakieś cienie, skaczą przez ściany i tak dalej, czy Qiyana, to jest to samo. Jeszcze jest jeden item, który możemy w tej samym momencie kupować, jest to Umbral Glaive. Item ten daje nam Lethality, 50 Attack Damage oraz 10 CD. No generalnie ten item daje nam to, że jeżeli gramy na asasynach, kupując go, chodzimy do góry lub do dołu. Dzięki temu odsłaniają nam się wardy, które niszczymy na hitka. Po prostu szybko niszczymy te wardy i to jest taka umiejętność bierna. Ten item jest dużo tańszy niż Dustblade czy Yumu. Generalnie polecałbym wam skipować ten item, bo nie jest on tak mocny jak Yumu czy Dustblade. Jednak gdy nam brakuje golda i chcemy szybszy power spike i dużo roamować, to po prostu kupujemy, tak? Umbral Glaive. Generalnie polecałbym Umbral Glaive tylko na Qiyanie. I dobra, przejdźmy dalej. Czyli kupujemy Dustblade lub Yumu lub Umbral Glaive. Następnie celujemy Black Cleaver. Czyli mamy Dustblade, Yumu i celujemy Black Cleaver. A, zapomniałem w ogóle o bucikach. Buciki, moi drodzy, kupujemy przy którymś tam powrocie. Jeżeli starczy nam golda, to kupujemy po prostu za 300 te podstawowe buty. Najczęściej na asasynach, oprócz Qiyany, bo na Qiyanie staramy się szybko kupić żółte buty. Ale oprócz Qiyany to po prostu zostawiamy te buty za 300, tam do pewnego etapu. Ja generalnie bardzo późno kończę buty, bo nie wiem jeszcze, co będzie zagrożeniem w przeciwnej drużynie, nie? Więc za 300 buciki i sobie lecimy. Następnie dokładamy do tego penetrację, armor penetrację. Jest to moim zdaniem core item na asasynach. Musicie mieć armor penetrację, bo jeżeli gracie asasynami, to na 100% przeciwnicy będą budować dużo armora. I składamy, w zależności od tego, czy gramy na tanków jakiś, to składamy Lord Dominik, lub jeżeli gramy na postacie, które się leczą, czyli jak w przypadku magicznych postaci składamy Morello, to tutaj w przypadku asasynów składamy Mortal Reminder. I te postacie nie leczą się aż tak mocno, jakby to robiły bez tego itemu. Właśnie przed kupieniem Armor Penetracji, czyli przed tym Mortal Reminder lub przed Lord Dominik, kupujemy, kończymy buty. To już jest zależne bardzo od matchupów.
To nie da się po prostu na asasynie powiedzieć, że no składamy na przykład buty typu Swissnessy i gramy to co mecz. To nie, nie da się tego powiedzieć, dlatego buty generalnie najważniejsze kupić za 300 na asasynek na początku, później już tam różnorodnie. Ostatni item składamy, albo to będzie Death Dance z bardzo dobrym itemem, albo to będzie Edge of Night, albo to będzie Guardian Angel. Polecam Guardian Angel chyba najbardziej. Jest to item, który poprzez jak nas przeciwnicy zabiją, to odradzamy się i jeszcze raz możemy walczyć na asasynę. Jest to o tyle fajny item, że mając 6 itemów, po prostu w momencie, kiedy użyjemy wszystkie umiejętności, nas przeciwnicy zabiją i się odrodzimy, to w tym czasie już nam odnowią się kolejne umiejętności i tak naprawdę możemy zadać dużo dodatkowych obrażeń. Jeżeli mają dużo obrażeń magicznych przeciwnicy, to po prostu kupujemy Math of Malmortius. Jest to item składany z Hexdrinkera. Jest to item, który, gdy przeciwnicy nam zadają obrażenia magiczne, pod koniec, gdy mamy tam mniej niż ileś, chyba poniżej 30% z życia, po prostu odradza nam się taka tarcza, która nam pomaga i dzięki niej jesteśmy wytrzymalsi, dużo bardziej wytrzymalsi. No i jeszcze właśnie mówiłem o Edge of Night. Jest to item, który daje nam dużo HP, daje nam obrażenia oraz 10 Lethality. No i działa podobnie jak Banshee w przypadku postaci magicznych, czyli mamy dodatkową tarczę i jakaś tam losowa umiejętność, która pierwsza w nas uderzy, zostaje zablokowana przez tą tarczę. I do tego worka, takiego buildu, wsadzamy Zed, Qiyana, Talon, Pantheon, Jace. Są to takie postacie, które moim zdaniem można po prostu pod ten build robić i nic nikomu się nie stanie, będzie zawsze działał. Kolejną paczką są magiczni asasyni, ja to tak nazwałem. Robię to na build na przykładzie Echo, przechodząc od razu do itemizacji. Składamy podobnie jak na standardowych magach, czyli składamy sobie Doran Ring plus dwie potki lub Corrupting Potion, które odnawia nam manę i życie. Uwzględniłem tu takie postacie, które będą działać pod ten build i praktycznie jest to bardzo core item. Celujemy w Hextech Protobelt, czyli nie robimy na pierwszy item Ludens, Echo czy tam Lost Chapter, tak jak w przypadku innych postaci, tylko celujemy tutaj Hextech Protobelt. To bardzo fajny item, daje nam 300 HP, czyli to, co jest bardzo potrzebne asasynom typu Echo, i daje nam 60 Ability Power, 10 Cooldown Reduction oraz mam umiejętność unikalna aktywna, czyli poprzez użycie tego itemu tak jakby przesuwa nam się postać do przodu trochę i zadając obrażenia tam wszystkiemu, co się przed nią znajduje, takie pociski wystrzeliwuje. Dobra, wystrzeliwuje pociski. Fajny item, kupuję go co grę. Nie no, generalnie chodzi o to, że jest to core item na tych postaciach, później tam podam jeszcze przykład tych postaci. Następnie po tym Hextechu możemy iść właśnie w Ludens dopiero lub po prostu Ludensa skipnąć. Tak naprawdę nie potrzebujemy aż tak bardzo tego Ludensa. Jest on po prostu fajny, ale niekoniecznie go musimy robić, nie? Więc można robić Ludens lub można zamiast Ludensa robić Lichbane. Ja na Echo raczej polecałbym Lichbane'a. Po prostu daje nam dużo Ability Power, daje nam Movement Speed, daje nam Cooldown Reduction, 250 many, czyli to tak jakby już nam zastępuje ten Ludens, który daje nam dużo many, to tutaj po prostu mamy już z itemu many. Ale generalnie wydaje mi się, że Lichbane jest też drogim itemem, więc tutaj naprawdę musicie sobie popróbować, czy lepiej wam się będzie grało z Ludens Echo, czy Lichbane'em. Generalnie Ludens Echo zawsze wam się przyda, a Lichbane niekoniecznie. Lichbane jest w sytuacjach dobry, kiedy jesteście bardzo do przodu i po prostu chcecie gnieść przeciwnika jak najbardziej. To Protobelt, Lichbane lub Ludens, to jest drugi item. Trzeci item składamy Rabadon, czyli tak jak na większości postaci z obrażeniami magicznymi, Rabadon, który podnosi nam Ability Power o 40% plus daje nam 120 po prostu Ability Power. Bardzo dobry item. Już wcześniej go trochę omówiłem, więc lecimy dalej. Po Rabadonie polecam Zonię. Może się zdziwicie, ale po prostu Zonia jest bardzo dobra na asasynach właśnie takich jak Echo, gdyż po prostu latujemy przeciwnika, możemy sobie użyć Zonię. Przez jakiś tam czas nam się nic nie dzieje, możemy sobie wyjść, więc polecam wam Zonię.
lub zamiast Zoni możemy iść Void Staff, jeżeli dużo magic resistów mają przeciwnicy. No generalnie robimy tak. A jeszcze zapomniałem o butach. Kurczę, zawsze te buty coś mi wychodzą z pamięci, więc po prostu po protobelcie robimy buty. Sorcerki. Raczej nie polecam żadnych innych. Na asasynach chcecie robić obrażenia, więc polecam sorcerki, które dają nam magic penetrację. Następnie robimy Lich Bane lub Blue Dance, czyli są już trzy itemy. Do tego dokładamy Rabadon lub Void Staff lub Zonię, najlepiej wszystkie te itemy, czyli Rabadon, Zonia i Void Staff. Void Staff jest już takim szóstym itemem może być, który daje nam dużo magic penetracji, ale no generalnie chodzi o to, że ten Void Staff możemy kupić dużo wcześniej, jeżeli przeciwnicy mają dużo magic resistów. No i wiadomo, dużo zależy od sytuacji, no wiem, że możecie się nie zgadzać z niektórymi rzeczami, co mówię, ale bardzo ciężko tak bez konkretnego przykładu, konkretnego matchupu opowiedzieć o itemach. Tak więc do eko dorzuciłem po prostu kilka postaci i jest to Sylas, robimy podobnie Protobelt, jakieś Luden z eko, Rabadon, Zonie, Voidy i tak dalej. To samo w przypadku Fiza, Dianie, Galio. Pozwoliłem sobie tutaj dodać takie dwie postacie wyjątkowe, czyli Vladimir i Lisandra. Dlatego mówię wyjątkowe, że to nie są tacy typowi asasyni. Lisandra jest takim control mage'em, a Vladimir bardziej pod scaling leci. Ale na tych postaciach również kupujemy protobelt, dlatego wymieniłem je tutaj, że robimy podobny build, ale są trochę innego typu te postacie, tak? Oraz chciałem tutaj wam powiedzieć o Akali, która jest teraz bardzo w mecie, wydaje mi się, że będzie bardzo często się pojawiać i wracać. Na niej również robimy podobny build jak na Echo, tylko zamiast Hextech Protobelt kupujemy Hextech Gunblade. Jest to core item na Akali. Pozwala jej ten item na regenerację zdrowia poprzez używanie umiejętności. Poprzez użycie tego itemu trochę zadajemy obrażeń przeciwnikowi oraz go slowujemy. Naprawdę bardzo fajny item, polecam. Reszta itemów lecimy podobnie, nie? No i jeszcze pozostaje nam ostatni podział, ale to już w skrócie po prostu powiem, że są to scaling magowie, czyli postacie z obrażeniami magicznymi, którymi gramy na midzie i lecimy po prostu pod 16 level, po którym już praktycznie nie przegramy gry, gdy gramy wystarczająco dobrze tymi postaciami. W takich postaciach typu Anivia, Cassiopeia, Cassadin, Ryze robimy podobne dwa itemki na początku. No może oprócz Cassiopei, powiem o Cassiopei na końcu. Na razie Cassadin, Ryze i Anivia. Robimy na tych postaciach standardowo na początku potki lub krystal manę na tam za 350, po prostu na manę itemek i celujemy w Tira. Tir jest najważniejszy na tych postaciach na początku, jest to łezka, która tam po prostu daje nam dodatkowe many poprzez używanie umiejętności. I zanim skończymy tą łezkę, robimy całego Roa. Ten Roa daje nam też dużo many, dużo HP i też się dobrze scaluje z tymi postaciami. I tak jak na przykład w przypadku Ryze, im więcej mamy many, tym więcej obrażeń zadajemy też. Więc po prostu robimy te itemy na tych postaciach tylko i są to core itemy, dlatego robimy Roa, robimy Tir, znaczy się kończymy po Roa Tir, tam cały item idziemy w Serafa. Umiejętność bierna właśnie Serafa jest taka, że poprzez używanie tam umiejętności stakuje nam się mana, mamy coraz więcej many. No a możemy użyć tam w momencie, kiedy dobijemy cały ten item maksymalną ilość many, czyli 750. Zamienia nam się item w Serafa, poprzez jego użycie dostajemy dodatkową tarczę, więc jest to bardzo dobry item na postaciach typu scaling. No i pominąłem tutaj Cassiopeię, znaczy wymieniłem, ale i pominąłem, bo chodzi o to, że na Cassiopeii kupujemy też tier i też chcemy stakować tą manę jak najwięcej, ale na Cassiopeii nie kupujemy Roa. Moim zdaniem kupowanie Roa na Cassiopeii jest po prostu niepotrzebne, Cassiopeia tego nie potrzebuje, tylko Cassiopeię po kupieniu tieru i skończeniu tam Serafa po prostu raszujemy normalne itemy, tak jak na magów standard typu Liandry, Rabadon, Void, Zonia i tak dalej, Banshee jakieś. Dobra, mam nadzieję, że mniej więcej wam przedstawiłem te itemki. Kurczę, trochę tam pomieszałem, ale bardzo ciężko jest tak naprawdę podzielić to na jakieś grupy i dopasować wszystkie postacie w jeden worek. Mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali i w komentarzach odpowiem wam na dręczące was pytania. Zostawiajcie łapkę w górę, dzięki, że byliście, dzięki za tak duży odzew we wszystkich filmikach. Pozdrawiam, całuję, buziaki, papa.